Cześć wszystkim, z tej strony Kapitan Alien. Dałem spokojną i cichą muzykę z jednego ważnego powodu. Tyle co ja się tu nanerwowałem, nakląłem i w ogóle zniszczyłem sobie przycisk W od sprintu. Nienawidzę parkourów. Po prostu, Mandziu, jeszcze raz coś takiego zrobisz, a znienawidzę ciebie. Spalę wszystkie krowy w Minecrafcie na kwadratowej. Wszystkie. Co do jednej. Nie omieszkam najpierw obrać ich ze skóry. Nawet i młode. Ta. Patrzę teraz na nagranie i stwierdzam, że gorszego parkurzysty chyba nie ma. I jeśli nawet robiłeś, Mandziu, tam ucinki, żeby po prostu zacząć od miejsca, w którym przez przypadek ci się spadło, albo ja wierzę ci, że Fraps ciął, bo on tak ma. Ja się nie dziwię, że on ciął to nagranie. Bo Fraps powinien to robić. Powinien ci nie pozwolić nagrywać parkouru. Tak. Agonia, czysta agonia w najbardziej uwidocznionej postaci. Tutaj można zauważyć, jak wygląda śmierć. Jest powolna, męcząca i w ogóle taka. Znaczy, oczywiście ona taka nie jest, są różne alci. Do celów tego wideo użyłem takiej. I tu spadłem. W bardzo brzydki sposób. I zaczął mi śnieg padać. Chciałem go zniszczyć słońcem. Ale śnieg był zbyt twardy. Nie dało się. Nie rozumiem, dlaczego na lodzie albo tu na śniegu nie mogłem się potknąć i zabić. To by było o wiele lepsze i szybsze rozwiązanie. Pewnie miałem buty, te sandały szamana. Plus 5 do przyczepności. To, że trenowałem łydki, też ma duży wpływ na moje mobilności. I ogólną mobilność taką. Może nie tyle mobilności, bo to tak dziwnie zabrzmiało, jakby nie wiadomo, ile ich było. Tak. W ogóle, jak bloki latają? Jak? Nie rozumiem. Jak blok piachu może latać? Jak? I ten śnieg na nim. Czyż to nie jest ciężkie? Jakie to musi być ciężkie? Poważnie. Aż mi się łza wokół kręci, jak widzę ten parkour. Mandzio przeszedł go jak mężczyzna. Natomiast ja... Kolejny upadek. Nie wytrzymuję napięcia psychicznego, które jest coraz to bardziej dobijające. Nie potrafię nawet skoczyć najprostszego bloku z poziomu parteru na pierwszy bloczek. On jest tak wysoko. 5 minut później ja nadal jestem w tym samym miejscu. Jednakże jakoś pomału daję radę. Po drodze wita mnie owca. Spodziewałem się, że będzie to krowa. Jednak nie, Mandzie nie uraczył mnie swoją obecnością. Załamany kolejną porażką, pomyślałem, a niech mnie tam. Raz w kozi śmierć wlecę sobie na god modzie, game modzie, whatever i spróbuję od tego miejsca. To, że spadłem, wcale nic nie oznacza, bo mogę sobie latać. Postanowiłem, że będę latał za każdym razem, jak spadnę, gdyż już nie mam włosów na głowie, które mógłbym wyrywać z nerwów. I fakt, że mamy przy tym jeszcze na dodatek burzę, wcale mnie nie załamał. Pomyślałem sobie,
kij. Jak się nie potknę na lodzie, nie walnę głową o kan, to przejdę to. Pomału dochodziłem do wniosku, że jest jednak to możliwe. Ale... nie. Ja nie mam zamiaru ponownie biegać całego parkuru. Było ciężko. Nie powiem, nawet tutaj. Chciałem przeskoczyć zbyt wysoki klocek. Jakim trzeba być retardem? Niesamowitym. I będzie tutaj chyba jeszcze gdzieś motyw. Jest i krowa w oddali. Czyli jednak Mandzia mnie kocha. Dzięki, Mandziu, to dla mnie wiele znaczy. Gdyż po tak ciężkim parkurze mam uraz psychiczny, którego zapewne nie wyleczę tak szybko, jakbym chciał. Terapia u specjalisty będzie mnie drogo kosztowała. I pieniążki partnerskie tutaj nie wystarczą. Muszę zmienić network, wtedy będę zarabiał więcej. I może kiedyś jeszcze będzie mnie stać na przejście kolejnego parkuru. Mając tą taką podporę psychiczną, że pieniążki partnerskie z Maszynimy dadzą mi możliwość zakupienia kolejnych sesji, gdzie miły, grubszy mężczyzna będzie mi mówił, jaki to jestem wspaniały w parkurze. Ach, szkoda gadać. Po prostu. Ja wiem, że on chce dla mnie jak najlepiej, tylko że ja nie potrafię skakać. Dlaczego mam używać prymitywnej technologii, którą wy ludzie uważacie za coś wspaniałego? My w swoim świecie fruwamy. Dlaczego mielibyśmy skakać po klockach? Dlaczego? Które jeszcze na dodatek nie mają fizyki. A śnieg w oczy sypał jak... jak nie wiem co. Gdyż nie mam porównania. W naszym świecie my po prostu mamy narzędzia, które odganiają nam wszystkie złe warunki pogodowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie żyć lepiej, bez problemów i w ogóle tego typu rzeczy. Tutaj musiałem się na chwilę zatrzymać, gdyż było mi bardzo ciężko. Bardzo. Nie wiem, jak długo stałem, ale taki ciężar na sercu spowodował, że dalsze skoki nie miały już sensu. Każda porażka niosła ze sobą potworny ból. Nie potrafiłem tego wytrzymać. Ale powiedziałem sobie, że się nie poddam. Że dam radę. Skoczę w przepaść, chociażby była bez końca. Parkour. Kto do jasnej cholery wymyślił takie coś? To jest zło Minecrafta. Najszczersze. I na dodatek na tej mapie można się zgubić. Przynajmniej ja się gubię, bo jestem nie z tego świata. Tak. Śnieg akurat, powiem wam, że w waszym świecie nawet mi się podoba, gdyż nie sprawia większych problemów. Nie ma z nim praktycznie jak się bawić, więc ludzie bawiący się ze śniegiem właściwie popadają czasem również w depresję, tak jak ja, gdyż przewracają się i kaleczą na przykład kolano. Tak jak mówię, ze śniegiem nie da się bawić, nie ma z nim problemów. W moim świecie jest inaczej. My nie mamy śniegu.
Nie mamy śniegu, który powodowałby takie rzeczy. Śnieg, mówisz? Wy macie i śnieg, i deszcz w jednym miejscu. To jest przerażające. Nie wiem, jak można żyć na takiej planecie, gdzie chcesz dobrze, a ci nie wychodzi. Nie wychodzi ci praktycznie nic, bo nawet macie dziury w ziemi, których się nie da przeskoczyć. Nie mogę. Nie mogę pojąć tego, kto robi dziury w ziemi. Jak można wpaść w dziurę w ziemi? U nas, jak jest dziura, to przelatujemy nad nią. Nie wpadamy w każdą kolejną. Na szczęście każdy parkour dobiega końca. I bardzo mnie to cieszy, gdyż po wielu trudach jest chwila relaksu i odstresowania się. Wiecie co? Ja nie przełączę tej lampki. Ja to rozpieprzę całe! Pokażę Mandziowi, jak się robi parkour! Taki parkour! Taki parkour! Dawaj mi TNT! Zobaczcie, jak się kończy parku! Nie będzie tu! Nie pozwolę! Nie!